Witaj na moim kanale. Cieszę się, że jesteś. Mam nadzieję, że Twoja obecność to nie tylko przymus i konieczność, ale powoli rodzi się w Twoim sercu i umyśle zainteresowanie językiem polskim. Przygotuj zeszyt i długopis. Przydatne będą także zakreślacze. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest przypowieść o synu marnotrawnym. Zanim przejdę do właściwej lekcji, chcę zwrócić uwagę na to, abyś nie żałował, abyś nie żałowała czasu na robienie notatki. Robienie notatek odręcznym pismem jest bardzo dobre dla Twojego umysłu. Dzięki robieniu notatek uczysz się wyszukiwania informacji. Dzięki robieniu notatek uczysz się ich porządkowania i nadawania spójnej, logicznej struktury. Praca nad notatką wymusza intensywną pracę sieci neuronalnej Twojego mózgu. Zatem podejdź do sprawy odpowiedzialnie, chętnie i solidnie. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania przypowieści o synu marnotrawnym. Jeśli masz możliwość śledzenia tego tekstu przed sobą, to zapraszam Cię serdecznie. Ewangelia według świętego Łukasza. Przypowieść o synu marnotrawnym. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu odpowiedział: Twój brat powrócił, dlatego twój ojciec kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowego odzyskał. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść, a jego ojciec wyszedł i wytłumaczył mu. Ten odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, czyli kobietami lekkich obyczajów, kazałeś zabić dla niego tuczne ciele. Lecz on mu odpowiedział: Dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego,
że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tej przypowieści. Mój drogi uczniu, pamiętasz, mówiłam w kontekście przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i przypowieści o talentach, o tym, że w tym gatunku mamy do czynienia z dwiema warstwami. Warstwą znaczeń dosłownych i warstwą znaczeń niedosłownych. Tutaj mamy bohaterów. Jest to ojciec i dwóch, uwaga, ważna informacja, kontrastujących ze sobą synów. Młodszy syn jest osobą lekkomyślną, jest osobą impulsywną. Starszy syn to osoba odpowiedzialna, wierna swojemu ojcu. Jeśli chodzi o tę przypowieść, to mamy możliwość interpretacji religijnej i interpretacji uniwersalnej, ponadczasowej. Ta interpretacja religijna mówi nam o odejściu od Boga. Brat, który wykazał się lekkomyślnością, brat, który roztrwonił majątek, jest przykładem osoby, która odchodzi od Boga. A ojciec to Bóg, wyrozumiały, mądry, miłosierny, kochający w sposób wybaczający, Bóg, który jest szlachetny i wybacza człowiekowi, który odszedł od Boga. Interpretacja uniwersalna mówi o wybraniu złej drogi życiowej. Ten brat, który był lekkomyślny, który wykazał się głupotą, który był osobą trwoniącą majątek swojego ojca, niezdyscyplinowaną, wybrał złą drogę życiową. Ale kochani, pamiętajmy, popełniamy błędy, ale one pozwalają nam odkryć prawdę o sobie. Błądzić jest rzeczą ludzką. Trwać przy tych błędach jest rzeczą niedobrą. Na szczęście ów brat, wcześniej lekkomyślny, nieodpowiedzialny, zmienił swoje postępowanie. Zbłądził, ale wstąpił na właściwą drogę. W tym momencie chcę powiedzieć o bardzo ważnym pojęciu, mianowicie pojęciu symbolu. Symbol to umowny znak, który zastępuje jakieś pojęcia i odsyła do ukrytych treści utworu literackiego, filmowego, malarskiego, muzycznego. Symbol może mieć wiele znaczeń, które trzeba powiązać z treścią konkretnego dzieła. Ale to, mój drogi uczniu, definicja. Sięgnę teraz do bardzo ciekawej książki, mianowicie Słownika Symboli. Tutaj autor, Władysław Kopaliński, pisze o pochodzeniu słowa symbol. Posłuchaj. Termin symbol pochodzi z języka greckiego i oznaczał pierwotnie niewielki, rozłamany na pół przedmiot. Rozłamany na pół przedmiot z metalu, kości, wypalonej gliny, drewna, na przykład pierścień czy tabliczkę, rozłamaną na dwie części. Połówki te stanowiły znak rozpoznawczy dla dwóch osób, które łączył jakiś interes. Wiązała je umowa, kojarzyło jakieś pokrewieństwo, jednoczyły obowiązki, jakaś przyjaźń, gościnność, pomoc, wzajemne relacje. Gdy przybywał z odległych stron ktoś nieznajomy, syn, przyjaciel, wspólnik czy rządca drugiej osoby, przywożąc z sobą połówkę pierścienia czy tabliczki, wystarczyło przypasować do siebie ów grecki symbolon, ów symbol i przypasować krawędzie obu części, aby mieć pewność, że przybysz jest godny zaufania. Symbol w pierwotnym greckim znaczeniu zawierał charakterystyczną dla siebie dwoistość, zasadę dzielenia i łączenia,
rozstawania się i spotykania, zapominania i ponownego rozpoznawania. Symbol to taka treść, która ma dwa znaczenia. Znaczenie dosłowne i znaczenie metaforyczne. Mówimy o symbolu w kontekście przypowieści. Symbolem Boga, symbolem osoby, która wybacza, osoby, która jest wyrozumiała, szlachetna, mądra, będzie ojciec. Tak samo postępowanie synów również ma charakter symboliczny. Ja pokażę Ci, czym jest symbol na podstawie trzech pojęć, które wybrałam ze słownika symboli. I będą to słowa przypadkowo przeze mnie wybrane. Mianowicie brzoza, 40 i miód. Posłuchaj, numer 1, brzoza. Brzoza symbolizuje, i tutaj mamy wymienione symbole, jest ich bardzo wiele. Brzoza może symbolizować życie, śmierć, początek, wiosnę, miłość, małżeństwo, wesele, rodzinę, sentymentalny wdzięk, łagodność, dziewczęcość, niewinność, władzę, opiekę, karę, chłostę, płacz, smutek, czystość. To są znaczenia wymienione w słowniku. Każde z tych znaczeń zostało szczegółowo omówione. Zatem symbol, coś dosłownego, drzewo, brzoza, któremu nadaje się w tekście literackim, w filmie, w dziele malarskim, w muzyce znaczenie niedosłowne. I brzoza może być właśnie znakiem życia, śmierci, władzy, niewinności. Może mieć znaczenie symboliczne. Numer 2. 40. 40 jest liczbą często wymienianą w Biblii i dlatego dawniej uważano ją za magiczną, za symbol, uwaga, pokuty, za okres potrzebny do oczyszczenia, odrodzenia się do nowego życia, okres kary, modlitwy, symbol życia doczesnego, wypełnienia czasów, okres oczekiwania i przygotowania. Liczba charakteryzująca w Biblii interwencję Boga, oznaczająca zakończenie cyklu, po którym następuje gruntowna zmiana. Deszcz potopu biblijnego padał właśnie przez 40 dni. Kochani, zatem liczba, którą możemy zapisać, którą możemy odczytać, może mieć znaczenie symboliczne, różne znaczenia symboliczne, które oczywiście powiązujemy z treścią danego tekstu. I numer 3. Miód. Miód symbolizuje związek ze słońcem przez swój złocisty kolor, łączność z bóstwem, miłość, szczęście, dobro ziemskie, życie, śmierć, obfitość, wiedzę, doświadczenie, mądrość, wtajemniczenie, natchnienie, bogactwo duchowe, umiejętność wysławiania się, ale także pochlebstwo, fałsz, czułe słówka, łagodność, drzemkę, ospałość i nawet sen zimowy. Widzimy, jak różna jest symbolika miodu. Co ciekawe, przeczytam tutaj pierwsze znaczenie. Miodu jako symbolu wiecznej szczęśliwości używano do balsamowania zwłok. Babilończycy, grzebiąc zmarłych, smarowali ich miodem, a Persowie woskiem. Podsumowując zatem, kochani, pamiętajmy o tym, że symbol to umowny znak, który zastępuje jakieś pojęcie. Jego pierwotne znaczenie związane jest z konkretem, tak jak konkretem będzie brzoza, tak jak konkretem będzie miód, bo mogę dotknąć, bo mogę poczuć zapach. Ale symbol ma też znaczenie drugie, znaczenie metaforyczne.
może mieć wiele znaczeń, kilka znaczeń. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego spotkania. Pamiętaj o tym, aby przeczytać opis do filmu, bo znajdziesz w nim ważne dla siebie informacje. Pamiętaj, że popełniasz błędy, ale pozwolą ci one odkryć prawdę o sobie, bo błądzić to rzecz ludzka, ale niedobrze jest trwać w błędach i nie wyciągać z nich wniosków. Życzę ci, abyś popełniał błędy, ale potrafił wyciągnąć płynącą z nich naukę. Dobrego dnia, pozdrawiam.